To doświadczenie pokazuje trzy różne tlenki miedzi dodane do wody. Pierwszy tlenek miedzi, chociaż rozpuszcza się dobrze, szybko się wytrąca z powodu dużych rozmiarów cząsteczek. Drugi tlenek miedzi składa się z cząsteczek o dużo mniejszych rozmiarach, jednak nie rozpuszcza się w wodzie, ponieważ jego cząsteczki mają właściwości hydrofobowe, czyli odpychają cząsteczki wody. Trzeci tlenek miedzi jest pod względem chemicznym identyczny jak drugi, ale tym razem cząsteczki są hydrofilne, zatem rozpuszcza się on dobrze w wodzie i tworzy relatywnie stabilną zawiesinę, co czyni go odpowiednim surowcem do produkcji nawozów formułowanych. Tlenek miedzi po prawej szybko się wytrącił. Jak widać, tlenek miedzi w drugim naczyniu pozostał całkowicie nierozpuszczony. Tylko naczynie po lewej zawiera odpowiedni surowiec, który jest zawarty w nawozach formułowanych.